Szanowni Państwo, Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Państwo Radni, mam zaszczyt i przyjemność w imieniu Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość prezentować nasze stanowisko w stosunku do projektu budżetu miasta na rok 2016, który zapewne już za chwilę stanie się budżetem. Chciałbym jednak na wstępie powiedzieć, że Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość w Radzie Miasta Częstochowy stara się być opozycją merytoryczną. Myślę, że wielokrotnie udowodniliśmy to w ciągu tego 2015 roku. Nie staramy się i nie wdajemy się w jakieś spory o charakterze ideologicznym, zacietrzewiającym. Wielokrotnie w głosowaniach merytorycznych zdarzało nam się popierać pana prezydenta. Przykład tego chociażby dzisiejszy program związany ze zmniejszeniem czynszu w lokalach komunalnych, który cała Rada Miasta poparła in gremio. Zdarzały się w ciągu tego roku momenty bardzo dobre, takie jak na przykład przyjęcie przez aklamację uchwały stanowiska w sprawie utworzenia województwa częstochowskiego. Staramy się i pracujemy ciężko na to, żeby Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość był postrzegany jako klub merytoryczny. Nie zgłaszamy 128 wniosków o przerwę, czy też tego typu sytuacji. Nie ma tu pana przewodniczącego, ale myślę, że mógłby potwierdzić, że nasza praca ma charakter merytoryczny. Złożyliśmy w ciągu tego roku za to bardzo dużo wniosków, poprawek do uchwał, interpelacji. Nie zawsze oczywiście te wnioski są przyjmowane, ale taki to już jest los opozycji. Natomiast podkreślam jeszcze raz, że podchodzimy do wszystkich spraw związanych z miastem z pozycji merytorycznych, z takich pozycji oceniamy pana prezydenta i z takich też pozycji sami chcemy być oceniami. Oceniając projekt budżetu na rok 2016, nie sposób nie zauważyć jego dobrych stron i tak trochę przewrotnie chciałem od tych dobrych stron zacząć. Takim pozytywem na pewno w wykonaniu pana prezydenta jest zahamowanie wzrostu zadłużenia miasta. To jest rzeczywiście w tym roku 2016 wartość dodana, ale za chwilę państwu postaram się wyjaśnić, dlaczego to zostało zrobione i mimo wszystko dla nas niestety nieaprobowalny jest sposób, w jaki do tego doszło, ponieważ nam zależy na tym, żeby zmniejszać zadłużenie miasta, ale poprzez redukcję wydatków bieżących, a niestety w roku 2016 będziemy mieli bardzo znaczące obniżenie wydatków majątkowych. Na pewno na uwagę zasługuje fakt, iż pan prezydent w autopoprawce skierował spore środki na sport, kwalifikowany na promocję miasta poprzez sport, zarówno na sport piłkarski, jak i na sport żużlowy. To też jest inicjatywa bardzo cenna i tutaj też nasz klub oczywiście tego typu wnioski popiera. Natomiast pozwolę sobie teraz przemówić do państwa liczbami, ponieważ jesteśmy już w 9 godzinie sesji. Moja prezentacja ma charakter może troszeczkę mniej formalny niż prezentacja poszczególnych klubów, natomiast zapewniam państwa, że przemówią liczby i będzie bardzo merytorycznie. Natomiast postanowiłem w ramach zaskakiwania państwa, bo wiem, że niektórzy czekają na tę prezentację za każdym razem, zrobić dzisiaj pewien ewenement. Na poprzedniej sesji, kiedy omawialiśmy jeszcze projekt budżetu, w prezentacji zastosowałem porównania do innych miast porównywalnych do Częstochowy. Natomiast w tej prezentacji pozwoliłem sobie zaprosić do naszej drużyny zawodnika, który podczas tej prezentacji zagra z nami. Zagra po naszej stronie, będzie naszym głosem, głosem Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość i myślę, że będzie to ciężki przeciwnik dla pana prezydenta Mateja Szczyka. Poproszę o prezentację. Poproszę o pierwszy slajd. Ja mogę mieć problem, nie chcę tutaj tak za bardzo stać tyłem do pana prezydenta, natomiast chciałbym na początek odczytać to, co tutaj jest napisane. Jest to cytat z pewnej wypowiedzi, która miała miejsce 18 stycznia 2011 roku. Na tej sali dostawaliśmy ulotki z tonącym okrętem symbolizującym Częstochowę. Okazuje się, że okręt ten mógł spokojnie płynąć dalej, niestety w kolejnych latach ładowany na pokład obciążenia były znacznie powyżej jego wyporności. Teraz faktycznie okręt Częstochowa może zatonąć. Poziom zadłużenia i konieczność jego spłaty w znaczący sposób ograniczają możliwości rozwojowe miasta. Szanowni Państwo, taki stan finansów miasta wymaga zdecydowanych działań ograniczających wydatki bieżące. W sprawozdaniu z działalności międzysesyjnej mówiłem o krokach podjętych celem ograniczenia wzrostu zatrudnienia w Urzędzie Miasta, jednostkach samorządowych, przedsiębiorstwach oraz spółkach miejskich. Będziemy szukali dalszych oszczędności w wydatkach bieżących miasta. Te słowa padły tutaj na tej sali podczas sesji Rady Miasta Częstochowy 18 stycznia 2011 roku. A jeśli państwo zastanawiacie się, kogo zaprosiłem do naszej drużyny, to myślę, że następny slajd pozwoli dać pewien pogląd na to. Otóż bardzo popularny jest w tej chwili saga Gwiezdne Wojny, siódma część, Przebudzenie Mocy weszła na ekrany, odwieczna walka dobra ze złem. Ten slajd przedstawia tą samą osobę w dwóch wydaniach. Po lewej stronie Anakin Skywalker, po prawej stronie jego alter ego z okresu późniejszego, czyli Darth Vader.
Ten po pierwsze jest jeszcze dobry, po drugie już troszkę mniej. Symbolizuje to kolor miecza świetlnego. Po lewej stronie, jak to Państwo wiecie, u tych dobrych jest ten miecz świetlny koloru niebieskiego. U tych troszkę gorszych kolor miecza jest czerwony i tak konsekwentnie przez wszystkie 7 części sagi. Poproszę następny slajd. Pozwoliłem sobie, panie prezydencie, mam nadzieję, że nie będzie pan miał z tego tytułu wyrzutów, pożyczyć pana zdjęcie facebookowe, to jest to po lewej stronie. I zaprosiłem pana do naszej drużyny po to, żeby pan, że tak powiem, sam dokonał oceny swojego dorobku w roku 2015. Ten po lewej to pan prezydent Matyjaszczyk i jego słów, i tylko jego słów, proszę państwa, będę w tej części wystąpienia używał. Będą to właśnie te słowa użyte w expose w roku 2011. Natomiast ten z takim trochę groźniejszym czerwonym mieczem to jest pan prezydent Matyjaszczyk Anno Domini 2016. W prezentacji te dwa kolory będą symbolicznie użyte, ten niebieski i ten czerwony. Proszę o tym pamiętać. Jeżeli coś jest na niebieskim tle, to jest ten pan prezydent Matyjaszczyk AD 2011. Jeżeli na czerwonym, mamy stan obecny. Proszę, następny slajd. Po lewej stronie macie państwo wypowiedź pana prezydenta Matyjaszczyka, którą pozwolę sobie również przeczytać w całości. Wypowiedź przy expose. Obecna sytuacja zarządzania miastem jest szczególna i wymaga często trudnych działań dla ratowania stanu finansów Częstochowy. Miastu niezbędne są nowe impulsy rozwojowe i równocześnie poprawa jego kondycji finansowej. Poziom wydatków bieżących w budżecie miasta Częstochowy na przestrzeni ostatnich kilku lat wykazuje bardzo niepokojąco wysoką dynamikę wzrostu. Tak gwałtowny przyrost wydatków bieżących jest bardzo niebezpieczny dla finansów Częstochowy, ponieważ jest on zdecydowanie wyższy od dynamiki przyrostu dochodów bieżących, które powinny stanowić źródło finansowania wydatków bieżących. Brawo, panie prezydencie, dał pan bardzo celną diagnozę, podpisuję się pod tymi słowami obiema rękami. Natomiast po prawej stronie mamy stan bieżący. Wydatki bieżące w budżecie na rok 2009 wynosiły 642 miliony. W projekcie budżetu na rok 2016 wynoszą 891 milionów. Jeśli ktoś chce, może sobie policzyć, ale zapewniam państwa, że jest to powyżej 25% wzrostu. Poproszę następny slajd. Zadłużenie miasta. I znowu przemówi pan prezydent Matyjaszczyk Anno Domini 2011. Przy, jak widzieliśmy, relatywnie niewysokim poziomie dochodów miasta, zadłużenie miasta, dochodów własnych, zadłużenie miasta jest bardzo wysokie i wyniesie na koniec roku 2011 396 milionów 871 tysięcy złotych. Znowu porównuję dwie daty. Koniec roku 2009, kiedy to zadłużenie wynosiło jeszcze zaledwie 336 milionów złotych. I koniec roku 2016, kiedy to zadłużenie wyniesie 471,4 miliona złotych, zbliżamy się do pół miliarda. Faktem jest, co powiedziałem, że w tym roku zahamowaliśmy. Ale proszę, proszę... Panie prezydencie, akurat ten rok to jest taki rok, w którym myślę, że nie miał pan jeszcze żadnego wpływu na budżet, więc rok 2010, który tak jakby, w którym pan wszedł... No właśnie, więc ja odwołałem się do tego, co jest przed panem, żeby po prostu, że tak powiem, nie mieszać pana z pana poprzednikami. Także poproszę następny slajd. Statystyczny mieszkaniec ma na swoim koncie kwotę długu wynoszącą 1662 zł i to znowu wypowiedź pana prezydenta Matyjaszczyka. Tak było na początku roku 2011, w roku 2009 było 1405. Proszę państwa, w tej chwili statystyczna kwota długu, proszę zwrócić uwagę na tą cyfrę, bo to jest dość istotne, na jednego mieszkańca Częstochowy jesteśmy w tej chwili zadłużeni 2143 zł. Przy tym poziomie budżetu. Więc to zadłużenie na mieszkańca rośnie nam około 33% w ciągu ostatnich 7 lat. Poproszę następny slajd. I znowu przemówi pan prezydent Matyjaszczyk. Uwaga. Przeciętne obciążenie kredytem na mieszkańca Częstochowy wynosi 1662 zł. Spłacane zadłużenie jest o blisko połowę wyższe od wydatków majątkowych na jednego mieszkańca. One bowiem wynoszą tylko 1135 zł. Spłacamy więcej kredytów niż inwestujemy w rozwój miasta. Jak wygląda najbliższa kilkuletnia perspektywa finansowa? Trudno nazwać to perspektywą, to raczej czarny tunel bez świateł. Tu również, panie prezydencie, głęboko i nisko się panu kłaniam, bo rzeczywiście dał pan znakomitą diagnozę. Powiedziałbym tak, no, jeśli chodzi o diagnostykę, jest pan wyborny. Rzeczywiście to, co w 2011 roku pan powiedział, znowu jestem w stanie się podpisać pod tym obiema rękami. Natomiast jak wygląda stan obecny? Wówczas krytykował pan poprzedników, bo mieliśmy 1135 zł wydatków majątkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Proszę państwa, w projekcie budżetu na rok 2016, każdy może sobie sam to policzyć, te wydatki wyniosą w przeliczeniu na jednego mieszkańca 591 zł, czyli mniej więcej połowę tego, co wtedy. Poproszę następny slajd. Teraz znowu zacytuję pana prezydenta Matyjaszczyka z jego expose.
Należy ubolewać nad niską oceną jakości życia wyrażaną przez mieszkańców Częstochowy. W badaniach zespołu profesora Janusza Czapińskiego w diagnozie społecznej 2009 Częstochowa według wskaźnika ogólnej oceny jakości życia wśród 36 polskich miast znalazła się na miejscu 14. Plasuje się za Opolem, Koszalinem, Toruniem czy Gdynią, choć przed Gliwicami, Bielskiem, Białą czy Kielcami. Jeżeli chodzi o dobrobyt materialny, czyli dochody częstochowskich rodzin i ich majątek, znalazła się jeszcze dalej, bo dopiero na 28 miejscu. Ocena tak zwanego dobrostanu fizycznego jest wyjątkowo ujemna. Plasuje nas na 33 miejscu wśród 36 badanych polskich miast. I znowu, panie prezydencie, chapeau bas, ponieważ znakomicie zdiagnozował pan wówczas sytuację, opierając się zresztą na bardzo wiarygodnych badaniach profesora Czapińskiego. I nie zawahał się pan wówczas, że tak powiem, sięgnąć po te dane, posłużyć się nimi. Jak pamiętam na poprzedniej sesji, jak ja posłużyłem się tymi danymi, to usłyszałem, że próbka jest niewiarygodna. Poproszę następny slajd. To jest powtórka z rozrywki. Przypominam państwu, że według najnowszych badań profesora Czapińskiego, myślę, że akurat w tej kategorii próbka niewiarygodna nie jest. Według ogólnej oceny wskaźnika jakości życia w roku 2015 Częstochowa w ocenie własnych mieszkańców jest na miejscu 24. Spadła w ciągu 4 lat o 7 pozycji z miejsca 17. Także panie prezydencie, również bardzo się cieszę, że w razie potrzeby potrafił pan pana profesora Czapińskiego zacytować. Pozwoliłem sobie to przypomnieć. Poproszę następny slajd. Tutaj już nie chcę się powtarzać, ten slajd już państwo widzieli i komentowali. Częstochowa jest na pierwszym miejscu pośród dużych miast, które w ostatnich miesiącach często denerwowały decyzje i działania miejscowych władz. I wreszcie poproszę następny slajd. Jeszcze jeden cytat z wypowiedzi pana prezydenta w exposé. Musi mieć miejsce racjonalizacja zatrudnienia w Urzędzie Miasta. Odbędzie się to poprzez modyfikację struktury organizacyjnej urzędu dążącej do podniesienia jakości pracy i powstawania efektywnych zespołów zadaniowych. Administracja powinna być bardziej kompetentna i profesjonalna. Będę dążył do ograniczenia poziomu zatrudnienia również w jednostkach podległych. I to tyle, jeśli chodzi o prezentację. Panie radny, mikrofon pan wyrwie zaraz. No i teraz pozwolę sobie już wrócić do dalszej części wystąpienia. Chciałbym w tym miejscu przedstawić stanowisko Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość. Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość oczywiście nie poprze budżetu miasta na rok 2016. Podjęta przez pana prezydenta próba zahamowania zadłużenia miasta odbywa się poprzez cięcia wydatków majątkowych, cięcia wydatków inwestycyjnych. Natomiast naszym zamierzeniem, naszym celem i tym, o co od początku pana prezydenta prosiliśmy, była próba skłonienia pana do racjonalizacji wydatków bieżących. Nie widzimy w pana działaniach takiego wysiłku. Podaliśmy kilka przykładów na czele chyba z koleżanką Moniką, która podała fantastyczny przykład, że w tych sytuacjach, gdzie te wydatki bieżące mogłyby faktycznie rosnąć, to one stoją na poziomie sprzed lat. Natomiast w tych przypadkach, gdzie rzeczywiście należałoby się zastanowić, czy w trudnych czasach miasto nie powinno się ograniczać, one rosną na poziomie 150, a czasami 200%. Natomiast jest w tym jeszcze pewna dziwna rzecz, którą chciałbym w tym miejscu zauważyć. Otóż potocznie mówi się, że w wydatkach bieżących największą lwią część tego, co się w ramach tej pozycji wydaje, stanowią pensje pracowników. Otóż tym dziwniejsza jest ta sytuacja, że do Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość masowo zgłaszają się, panie prezydencie, pana pracownicy, pracownicy pana podległych jednostek, skarżąc się i żaląc, że ich wynagrodzenia od kilku lat są utrzymywane na niezmienionym poziomie. Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość w swoich 50 wnioskach budżetowych zawarł wnioski praktycznie od każdej miejskiej jednostki, zwłaszcza od jednostek kultury, filharmonia, teatr, żłobek miejski, Ośrodek Promocji Kultury Gaudeamater i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Każdy z pracowników tych instytucji wciąż ma utrzymywaną pensję od lat na tym samym poziomie. Myślę, że dla tych ludzi nie jest to tak zabawne jak dla państwa, bo każdy chciałby jednak godnie zarabiać i być godnie wynagradzany za swoją pracę, więc ja nie sądzę, żeby osoby, które pracują w tych miejscach, były w tej chwili zadowolone z tego, że państwo radni śmieją się z tego, że ich zarobki są zamrożone praktycznie od lat. W większej części przypadków próbowaliśmy naszymi wnioskami klubowymi tą sytuację zmienić. Okazuje się, że zostały one odrzucone. Trochę to przykre, ponieważ zdecydowana większość pracowników służb pana prezydenta, czy to w Urzędzie Miasta, czy to w jednostkach podległych, to są fachowcy. Osoby merytoryczne, które nie angażują się w politykę, które po prostu chciałyby, żeby ich praca była w miarę przyzwoicie wynagradzana. Natomiast niestety obserwujemy taki smutny trend, że w tej lawinie narastających wydatków bieżących nie widać w ogóle troski o człowieka, nie widać troski o tych pracowników. Te pieniądze ciekną panu prezydentowi między palcami. One uciekają wieloma strumykami w różne miejsca, natomiast rzeczywiście
cały czas pozostaje ważne pytanie, czy one są wydatkowane w sposób zasadny. Czy miasto, czy pan prezydent pokusili się o ten trud, żeby w jakiś sposób te wydatki zracjonalizować. I wreszcie na koniec tego wystąpienia chciałbym powiedzieć parę gorzkich słów. Oglądaliśmy tutaj w trakcie głosowania wniosków budżetowych niestety pokaz hipokryzji. Pokaz hipokryzji ze strony klubu Mieszkańcy Częstochowy, który na pozór stwarza wrażenie opozycji. Natomiast ja jestem bardzo ciekawy, jak koledzy mieszkańcy Częstochowy wytłumaczą się przed własnymi wyborcami z tego, że nie głosowali za własnymi wnioskami. Żeby czasem te wnioski nie przeszły i żeby nie pomieszały panu prezydentowi szyków budżetowych. Jest to zaiste sytuacja przedziwna. Wiele różnych rzeczy widziałem w tej Radzie. Widziałem już głosowania nieważne, ale tak makiawelicznego pomysłu, przyznam, nie widziałem jeszcze nigdy, żeby w sytuacji, kiedy jeden radny tego klubu składa wniosek, żaden z pozostałych nie głosował za tym wnioskiem, natomiast w całości one są popierane przez klub PiS. Zastanówcie się państwo, jak to było, kiedy powoływaliście to stowarzyszenie i tą działalność. Mieliście być nadzieją na zmianę Częstochowy. Mieliście być tą formą bezpartyjnej odtrutki na to, co określaliście mianem partyjniactwa, waszym zdaniem najgorszego. Po roku czasu pracy w Radzie Miasta prezentujecie w tej chwili wszystkie najgorsze cechy tego, co sami tak zwalczaliście. Zarówno począwszy od zaangażowania w wybory na szczeblu parlamentarnym całego kraju, poprzez uczestnictwo w imprezach o charakterze stricte politycznym, bo za taką na pewno należy uznać udział waszego lidera w czytaniu konstytucji, poprzez jeszcze szereg innych tego typu działań. Byliście pewnego rodzaju nadzieją dla mieszkańców Częstochowy, natomiast tych pisanych z małej litery. Natomiast w tej chwili tak naprawdę jedyną realną opozycją, która reprezentuje interesy większej części mieszkańców w Radzie Miasta Częstochowy, jest Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję uprzejmie. Szanowni Państwo, skorzystam z możliwości wypowiedzenia się zaraz, nie czekając, bo to jest po prostu nieuczciwe, co przed chwilą mieliśmy okazję zobaczyć. Jeżeli, drogi Panie Arturze, i rozumiem, że to był głos całego klubu, macie zamiar zagłosować przeciwko budżetowi, to po prostu miejcie cywilną odwagę, powiedzcie: politycznie się z nim nie zgadzamy, nie jesteśmy w stanie poprzeć, nie przejdzie nam przez gardło powiedzenie, że ten budżet może być dobry dla mieszkańców naszego miasta i będziemy głosować na nie. A nie robicie jakieś szopki, robicie sobie śmiechy z bardzo poważnych spraw i przedstawiacie ustami jednego ze swoich reprezentantów dane, które są w taki sposób złożone, żeby koniecznie udowodniły pewną tezę, że nie należy głosować za tym budżetem. Jak nie macie zamiaru głosować, to nie głosujcie, ale nie kłamcie wszystkich w koło, że jest inaczej niż jest. Za chwilkę pani skarbnik pokaże, dlaczego te wydatki bieżące są różne w tamtych latach i w tych i kto wrzucił na samorządy ustawami różne obowiązki, których w 2010 roku nie było, a teraz te obowiązki są. I nie można porównywać tych dwóch stanów z tamtego czasu i z tego czasu, jeżeli chce się być uczciwym i realnym, rzetelnym, oceniającym rzeczywiście sytuację. Wtedy, w tym 2010 czy 2011 roku, zapomnieliście, jaka była sytuacja finansowa? Jaki był stan finansów miasta? To ja przypomnę tylko jedną rzecz, jedną inwestycję, którą czasami przypominam i pewnie ją też pamiętacie. Rozstrzygnięty przetarg na budowę sali gimnastycznej przy Gimnazjum 7. Wszystko jest zapisane w budżecie. Inwestycja ma być realizowana. Wszyscy się cieszą, bo w wyniku tego przetargu ma być o 1 000 000 złotych oszczędności. Nie wydamy 4 milionów, tylko 3 miliony na budowę tej sali. I co wtedy podejmuje, jaką decyzję podejmuje komisarz rządzący miastem w związku z tym, jaki był stan finansów miasta? Nie podpisujemy umowy, nie realizujemy tej inwestycji, mimo tego, że jest korzystna dla miasta, bo jest i potrzebna, i wyszła taniej w przetargu niż można. A dlaczego? Bo stan finansów miasta na to nie pozwala. A kiedy została ta sama sala gimnastyczna wybudowana? Też ktoś chce zapomnieć, nie pamiętać tego? No w poprzedniej kadencji, na koniec tej poprzedniej kadencji, bo dzięki wielu staraniom bardzo wielu osób i spośród urzędników, i spośród radnych udało się wreszcie połatać to jakoś.
że ten stan finansów miasta pozwala na to, żeby realizować bieżące i zaplanowane inwestycje, że pozwala na to, żeby to, co jest potrzebne, żeby miało miejsce i żebyśmy mogli się tym cieszyć. I to właśnie w poprzedniej i w tej kadencji udaje się realizować rzeczy, które były obiecywane od 30 lat, a realizowane są dopiero teraz. Obejście Urzędu Wojewódzkiego, które było planowane 30 lat temu. Teraz dopiero doczekało się realizacji. Czy tego ktoś nie widzi, czy nie chce widzieć? Bądźcie uczciwi. Jeżeli coś wymaga tego, żeby pochwalić, chwalcie. Jeżeli coś wymaga tego, żeby zganić, gańcie, ale bądźcie uczciwi. I bądźcie rzeczywiście konstruktywną opozycją, a nie opozycją, która próbuje za wszelką cenę, nawet małpowaniem, spróbować znaleźć uzasadnienie dla wcześniej podjętych decyzji. Podjęliście, miejcie cywilną odwagę powiedzieć tak, gdyby to był nasz budżet, dokładnie taki sam, tylko z podpisem kogoś innego, to byśmy za nim zagłosowali. Że to jest budżet przedstawiony przez prezydenta, który nam się nie podoba, to chociaż jest to dobry budżet, nie zagłosujemy. I wtedy mielibyśmy jasność na tej sali. Dlaczego? Po co? A tak, to po prostu to jest sposób na mamienie ludzi. Natomiast no, tu nikt nie da się zwieść spośród radnych, bo to są już osoby doświadczone i na takie czary, mary i teatr kukiełkowy, jaki został przed chwilą zrobiony, to nikt, na nikogo to nie zadziała. Ale są też goście zaproszeni z zewnątrz, którzy być może nie mają takiego doświadczenia politycznego. Ja wiem, że to pewnie robicie dla nich albo dla tych, którzy oglądają nas teraz przez internet. Pani skarbnik, proszę o parę informacji dotyczących tych wydatków bieżących, które były w tym roku wcześniejszym i są teraz. Ja tylko dodam, że ja już to o tym mówiłem na sesji poprzedniej. Nie wiem, czy pamiętacie, no powinniście pamiętać, ile rzeczy w dzisiejszym budżecie są to wydatki bieżące, a są to bardzo potrzebne i korzystne dla mieszkańców naszego miasta sprawy. 34 miliony, dotacja dla organizacji pozarządowych z zakresu pomocy społecznej. Milionowe kwoty związane z realizacją programów zdrowotnych. A bezpłatne przedszkola to są za darmo, czy jednak musimy za to zapłacić z budżetu miasta? To też są wydatki bieżące. Jeżeli chcecie, to samo jeżeli chodzi o sprawy dotyczące dotacji dla sportu. No, przecież to są wnioski dotyczące tego, żeby więcej pieniędzy wydawać na przykład na promocję miasta poprzez sport. A czy to jest wydatek bieżący? No pewnie, że to jest wydatek bieżący. Chcecie te wszystkie rzeczy, o których teraz mówię i jeszcze o tych, o których mówi za chwilę powie pani skarbnik, wyjąć z tego budżetu? I chcecie, żeby wydatki bieżące były niższe? Okej. Pokażcie, którą z tych rzeczy, które wymieniłem, chcecie wyjąć z budżetu, żeby obniżyć wydatki bieżące. Proszę bardzo, kto będzie tak uczciwy i powie, wyrzućmy pieniądze z tego czy z tego i obniżmy przez to wydatki bieżące. Pani skarbnik. Szanowni Państwo, ja krótko wymienię kilka zadań, które zostały nałożone ustawami i my musimy je realizować. One powodują wzrost wydatków bieżących. Jednym z tych zadań jest zadanie związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Zadania z zakresu pomocy społecznej. Wszystko to jest nałożone na samorząd ustawami. Obowiązkiem naszym jest te zadania wykonać. I tak, gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie, który pan podał, nie mieliśmy tego zadania. Nie realizowaliśmy. W projekcie budżetu na rok 2016 gospodarka odpadami to kwota 35 milionów 42 tysięcy złotych. Oczywiście ma ona swoje źródło pokrycia w dochodach z tego tytułu. Następne zadanie to zadanie związane z opieką społeczną, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny. W okresie od 2011 do 2016 roku wydatki te wzrosły o 6 milionów 347 tysięcy. Na nie dostajemy dotacje. Kolejny wydatek, rodziny zastępcze, tu wzrost odnotowany o 2 miliony 629 tysięcy złotych.
Następne zadanie to, którego nie było w okresie lata 2009-2011, to zadanie związane z gospodarowaniem miejskim zasobem mieszkaniowym. 47 milionów 212, taka kwota jest planowana na rok 2016. Ma też ona swoje źródło pokrycia w czynszach, w opłatach za dostarczanie do tych lokali mediów. Natomiast po wydatkach taka kwota widnieje w naszym budżecie. Jeszcze kilka zadań, które bym mogła tu wymieniać i merytorycznie opisywać, na przykład zadania związane z poręczeniami. Jeśli analizujemy koniec roku, to te poręczenia są zwolnione, tam jest zero na początek roku, to znaczy projekt 2016 zakłada na realizację tych zadań 6 milionów złotych. Ustawowo jesteśmy zobowiązani, aby tę kwotę zabezpieczyć, ona w ciągu roku jest zwalniana. To tylko kilka zadań, które wymieniłam, takich dużych, ale szereg innych i tych dotowanych, i tych, które mają pokrycie w naszych dochodach, one po prostu wzrastają, ale nie wzrastają powyżej wskaźnika inflacji. Proszę sobie zrobić analizę wynagrodzeń i porównując rok do roku, ten wzrost jest minimalny. Nie ma nadmiernego wzrostu również w pozostałych zadaniach. Realizujemy, tak jak pan prezydent powiedział, wszelkie programy, których dotychczas nie było. One też mają konkretne swoje kwoty i też ten wzrost i powodują też ten wzrost. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, a jeżeli byłyby jeszcze wątpliwości, jak to wygląda i kto jaki miał wkład w rozwój miasta, to ja podam tylko jeden wykres. Kwoty nowych kredytów w latach, a akurat mam zestawienie do lata 2005-16 w milionach złotych. Te słupki obrazują, w którym roku jaki kredyt został zaciągnięty. Nie mam miecza świetlnego, ale posłużę się w ten sposób. Zagiąłem, to jest to, co dotyczyło czasu przeszłego, można by tak było powiedzieć. To teraz spójrzcie, 60, 61, 87, 74, 77 i 2010 rok, 96 milionów. Taki kredyt był zaciągnięty przez samorząd miasta Częstochowy. Czyje to były czasy? Kto w 2007 czy 2006 roku był naczelnikiem Wydziału Mienia i brał udział w tym, żeby takie, a nie inne były potrzeby? To sobie państwo sami dośpiewacie. Jak to wygląda na drugiej stronie kartki? W latach 11-12, kiedy zaczęliśmy gasić te pożary, to były kredyty rzędu 65 czy 60. Od 2013 roku to jest 37, 27, 35, 33. To są dane, ja bym z nimi nie polemizował. Można je sobie tylko sprawdzić, czy są prawdziwe. Są prawdziwe. W związku z tym, jeżeli mówimy o tym, kto zadłużał miasto, a kto wyprowadza je z zadłużenia, mimo tego, że jest mocny proces inwestycyjny w ostatnich latach był prowadzony, to chyba, szanowni państwo, łatwo będzie nawet niespecjalnie doświadczonym matematykom czy politykom to zrozumieć. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, proszę. Pan radny Sokołowski, tak? Proszę. Ciutko ad vocem, ponieważ tak troszeczkę poczułem się wywołany do tablicy tą połajanką. Pan prezydent się chyba niepotrzebnie uniósł. Myślę, że nie ma potrzeby aż tak emocjonalnie do tego podchodzić. Ale za każdym razem cieszę się, jak pan prezydent przecenia mój wpływ na to, co się działo w mieście w roku 2007, bo ja pamiętam, że byłem naczelnikiem bardzo niedocenianego wydziału i wtedy to nawet radni SLD mi zwiększali poprawkami kwoty w budżecie. Natomiast faktem jest, że... Potwierdzam, panie radny, tak. Bo były tak. Klub radnych SLD często był wsparciem dla naczelnika. Tak, sprawnego. Natomiast służby finansowe były przecież te same, więc jak słucham tego typu wypowiedzi pana prezydenta, to się trochę zawsze uśmiecham pod nosem. Nie ma się, panie prezydencie, co unosić. Ja w swojej prezentacji posługiwałem się wyłącznie liczbami i cytatami, to cytatami z pana wypowiedzi, więc jeżeli pan, że tak powiem, wygłosił tą połajankę, to myślę, że w dużej mierze wygłosił ją pan pod swoim adresem po prostu. Ja wskazałem tak
także w tej prezentacji i wypowiedzi klubowej pozytywne strony tego budżetu i myślę, że dość sporo ich wskazałem. Rzeczywiście faktem jest, że zostały, że tak powiem, przyhamowane to zaciąganie kredytów i jak najbardziej to się panu ceni, natomiast to nie jest tak, że jest to jeden jedyny wymierny wskaźnik. Widzę, panie prezydencie, nie mam problemów ze wzrokiem. Natomiast proszę sobie na spokojnie jeszcze raz przeanalizować te liczby z tej prezentacji. Chciałbym jeszcze tylko przypomnieć, że ustawy i zadania nimi narzucone, to o czym mówiła pani skarbnik, obowiązują nie tylko w Częstochowie, ale i w całym kraju, więc inne samorządy też muszą sobie z tym radzić. I to nie jest tak, że tylko na Częstochowę spadły jakieś klęski żywiołowe, bo każde miasto na prawach powiatu w tym kraju ma jednakowe prawa i obowiązki, więc jedni sobie radzą z tym lepiej, inni sobie radzą gorzej. No po prostu takie jest życie. Zwracam uwagę, że ja nie bez kozery pokazywałem w tej prezentacji wielowymiarowo i wieloaspektowo sytuację miasta, bo ona nie jest czarno-biała. I myślę, że nie ma co tutaj się unosić i zacietrzewiać politycznie, bo tak jak powiedziałem, było to wystąpienie merytoryczne, a nie wystąpienie polityczne. Natomiast pan w odpowiedzi próbuje rzeczywiście posługiwać się argumentami natury politycznej, do czego ma pan oczywiście prawo, ja tego prawa panu nie odmawiam. Natomiast chciałbym pozwolić zwrócić panu uwagę, że jeśli już pan przechodzi na poziom konkretów, to zdarza się, że strzela pan sobie w stopę, bo jeżeli przywołuje pan jako przykład inwestycję budowy przedłużenia ulicy Śląskiej, którą rzeczywiście pan zrealizował, to tak się składa, że jest to klasyczny strzał w stopę, bo za cenę przyspieszenia tej budowy o miesiąc przed wyborami samorządowymi, które miały miejsce, miasto zapłaciło dokładnie 1 000 000 złotych więcej niż powinno zapłacić. Zadałem panu pytanie publicznie w ratuszu miejskim, czy nie szkoda panu tego 1 000 000 złotych. Wie pan, co pan odpowiedział? Szkoda. I to jest pewnego rodzaju komentarz do tego, co się czasami dzieje z wydatkami w naszym mieście. Mnie też czasami szkoda.